Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Szczerze, nie planowałem takiego filmu kręcić, ale taka myśl przyszła mi do głowy, że no tak, kończy się rok, jutro mamy Sylwester, więc myślę, że też taka pora fajna, żeby podsumować mijający rok pod względem akwarystycznym. Tak krótko wspomnieć o tym, co w akwarium się przez te 12 miesięcy działo, co się zmieniło, jakie pomysły może będą na przyszłość. Więc tak, jeśli chodzi o akwarium, tak może dla przypomnienia powiem. Akwarium ma pojemność 30 litrów, wymiary 30x30 na 35. Oświetlane jest lampką Aquela 6 W LED. Grzałka 25 W Aquela z termostatem ustawiono na około 24 stopnie. Za filtrację odpowiada filtr Aquela Versa Max 1. Podłoże to jest różnej gradacji żwirek. Woda, na której prowadzę akwarium, to woda biedronkowa Oaza. Akwarium funkcjonuje od sierpnia 2019 roku. I tak, jeżeli chodzi o mijający rok, może zacznę pod względem obsady, jak ona się zmienia, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Więc mijający rok zacząłem dosyć pechowo. Naszła mnie taka myśl, żeby wrócić do hodowli kubików. Kupiłem oczywiście ładne samiczki, kilka samców. No ale kupiłem je w markecie, więc tak przeczuwałem, że to się może źle skończyć, ale jednak spełniły się te moje najgorsze przeczucia. Po tygodniu od wpuszczenia ryb pojawiła się ospa, więc wiadomo, antybiotyk, leczenie, temperatura 30 stopni. Na szczęście obyło się bez ofiar, więc udało mi się wszystkie ryby wyleczyć, no i gubiki czasem zaczęły się mnożyć. Była ich na tyle liczna gromada, że miałem trudności z opanowaniem czystości akwarium. Sprzątanie akwarium co tydzień stanowiło wielki problem. Poziom brudu, jaki był w tym akwarium, był taki, jakbym akwarium nie czyścił co najmniej miesiąc. Zaczął pojawiać się też glon w akwarium, ponieważ no, nie nadążyłem, jeżeli chodzi o czyszczenie tego akwarium. Filtr także nie dawał rady. Więc postanowiłem, że gubiki sprzedam. Wróciłem wtedy do neonów czerwonych. Pojawiły się wtedy bodajże 4 bądź 6 sztuk. I takie hodowałem mniej więcej do wakacji, do lata. No i wtedy taka myśl naszła mnie, żeby te neony zamienić na coś innego, bo to była największa odmiana tych neonów. One potrzebują dużo większego akwarium. No i zapadła decyzja o tym, żeby zakupić bojownika. Bojownik żył u mnie krótko, zginął śmiercią nagłą, ponieważ no, zdechł no, niespodziewanie. Nie było żadnych objawów wcześniej, nie było jakichś sygnałów, że coś się złego dzieje. No i pewnego ranka wstaje, a bojownik leżał w liściach paproci. Jeżeli chodzi o bojownika, pod względem literażu i tej ryby był to pomysł trafiony, ale pod względem lokatorów pozostałych to nie była dobra decyzja, ponieważ no, w akwarium zamieszkują jeszcze otoski, kiryjskie pigmejki. W momencie, kiedy był bojownik, te ryby były dosyć no, przestraszone, ponieważ bojownik lubi czasami, jak nie kiryjska, to otoska pogonić, więc ryby widziałem tylko podczas karmienia, gdzie i tak wychodziły z wielkim trudem. No i śmierć bojownika była takim zaczątkiem pomysłu, żeby kupić stado Razbor Galaxy. I to uważam, że to była najbardziej trafiona decyzja, ponieważ w akwarium zapanowała pełna zgoda, spokój. Zarówno Galaxy, jak widzicie, są bardzo widoczne, pigmejki także. Bardzo często je widuję w przedniej części akwarium. Otoski również są bardzo aktywne, więc to połączenie jest naprawdę dobre i optymalne. Jako alternatywną opcję jeszcze biorę pod uwagę kiedyś zakup neonów Simulans, gdyby zaczęło mi się wykruszać obsada Razbor.
Ale to taki plan bardziej na przyszłość, jeżeli by się coś tak złego zadziało w akwarium. Jeśli chodzi o eksperymenty w akwarium, to był rok prób i błędów. Sprzedaży gubików, zakupie neonów, postanowiłem, żeby zrobić taki poligon doświadczalny z mojego akwarium, czyli kupiłem trochę gatunków roślin na zasadzie testu, po prostu co u mnie będzie rosło, a co nie. Pojawiła się też u mnie bimbrownia, czyli dwutlenek węgla w formie takiego domowego urządzenia, czyli dwóch butelek. Był też moment, gdzie były dwie lampki oświetlające akwarium. Rośliny przez ten czas bardzo ładnie rosły, ale ryby niestety na tym cierpiały. No tutaj, jeżeli ma się takie domowe źródło dwutlenku węgla, to niestety trudno jest zapanować nad ilością tego dwutlenku. Trudno jest odmierzyć dokładnie ilość drożdży, cukru, czy też trafić temperaturę wody. Więc żal było mi męczyć ryby, więc postanowiłem z tej bimbrowni zrezygnować. Wrócić też do pojedynczej lampki, a podłoże zaczęło wzbogacać bardziej kulkami glinianotorfowymi. Część roślin, no niestety, tej zmiany nie przeżyła. No i szukałem pomysłu, co tu dalej wymyśleć, jeżeli chodzi o obsadę. I podczas jakichś zakupów, bodajże kwietniowych, tak zupełnie nieplanowanie, zakupiłem paproć Ceratopteris, czyli różdżycę, którą tutaj widzicie na tafli wody, też także wsadzono w podłoże. Był to nieplanowany zakup, ale bardzo, bardzo udany. Zacząłem od pływającego liścia, z którego zaczęły wyrastać sadzonki. Te sadzonki, jak już podrosły, trafiały w podłoże i te rośliny bardzo ładnie u mnie w tym podłożu funkcjonowały. Wypuszczały bardzo dużo ładnych, zdrowych liści. Przez okres letni akwarium było naprawdę w świetnej kondycji. Bardzo tutaj zarośnięte roślinami, czyli paprociami, była też jeszcze bakopa australijska i zwartka, którą tutaj widzicie przy termometrze, czyli Venti brązowa. No, paproć ma wadą paproci jest to, że ona bardzo szybko rośnie, powiększa swoje rozmiary, więc nadszedł taki czas, że musiałem te paprocie usunąć. Chciałem je na nowo zasadzić, zacząć od nowa, czyli odpływający liść, sadzonki, podłoże i tak dalej. Ale z uwagi na to, że planowałem te zmiany w akwarium, to też postanowiłem, żeby zakupić jeszcze kilka innych gatunków roślin, żeby znowu coś pokombinować, poszukać czegoś fajnego, może akurat trafić jakaś roślina, która będzie świetną ozdobą akwarium. Pojawiły się wtedy takie rośliny jak Ludwigia. Pojawiła się nadwódka, rogatek, którego jeszcze kawałki tutaj widzicie na tylnym tle między filtrem a grzałką. Rogatek jest już w stanie agonalnym, nie rośnie, igiełki zaczynają od niego odpadać, więc przy najbliższych porządkach będzie usunięty. Ludwigia urosła bodajże ze 4 cm, no i nagle zaczęła blednąć, liście zaczęły gnić. Nadwódka wielonasienna, która podobno jest najłatwiejszą odmianą, w ogóle u mnie nie ruszyła, więc po tym nieudanym eksperymencie akwarium no, wyglądało bardzo słabo, więc zapadła decyzja, żeby wrócić do paproci, czyli do tego, co u mnie rośnie, czyli żeby przestać tutaj kombinować, tylko postawić na to, co jest sprawdzone. Więc kupiłem dwa liście paproci, jedną odmianę, tą, którą wcześniej tutaj miałem, i drugą odmianę o takich liściach bardziej złożone, że tak to określę. Tą paproć widzicie po prawej stronie akwarium za korzeniem, tak samo tutaj na górze na tafli jest jako pływająca. Paprocie zostały zasadzone w podłożu z jakieś 4 tygodnie temu. No są na etapie jeszcze aklimatyzacji. Tutaj już mogę powiedzieć, że paprocie zaczynają rosnąć, pojawiają się nowe korzonki, więc dobry znak, że już się przyjęły, mają się ku temu, żeby ładnie u mnie rosły. W lewym tylnym rogu jest paproć o takiej odmianie igiełkowatej, którą wsadziłem jakiś tydzień temu w miejsce Ludwigi.
Pojawiły się też w ostatnim czasie dwie zwartki Venti w odmianie zielonej. Też są na etapie aklimatyzacji. Oczywiście w ich okolicach podłoże zostało wzbogacone o kulki glinotorfowe. Dodatkowo jeszcze dołożyłem pałeczkę nawozową, żeby miały z czego pobierać te substancje odżywcze. I też jeszcze w międzyczasie zakupiłem zwartkę malajską, którą mam tutaj posadzoną w prawej części akwarium. Zwartka nie jest w najlepszej kondycji, ponieważ po wsadzeniu do akwarium cała się rozpuściła. Wszystkie liście były w formie galarety, więc ta roślina odradza się dosyć powoli, ale widać, że z każdym tygodniem wygląda coraz lepiej. Pojawiają się nowe liście, więc to dobry znak. Też w międzyczasie kupiłem Anubiasa, który jest zakorzeniem. To jest Anubias nana, czyli taka odmiana pod względem rozmiaru średnia, taka optymalna do tego litrażu akwarium. Więc jak widzicie, w moim akwarium w tym roku dużo się działo, było dużo zmian, dużo eksperymentów i udanych, i mniej udanych, jeżeli chodzi o rośliny. Więc myślę, że już w końcu znalazłem to docelową obsadę, jeżeli chodzi o rośliny. No to jedno, jeżeli chodzi jeszcze o mijający rok, też wspomnę, że to była jedna wielka walka z pogostomonym oktopusem, który dawniej u mnie pięknie rósł, a po restarcie akwarium, po zmianie podłoża na dużo drobniejsze, ta roślina zaczęła ginąć. I tutaj dwutlenek węgla trochę pomógł we wzroście, ale nie było to jakiś oszałamiający efekt. Były jakieś lepsze, gorsze momenty, ale roślina w końcu już wyglądała tak słabo, że definitywnie się jej pozbyłem. I też jeszcze w ostatnim czasie pozbyłem się bakopy australijskiej, która u mnie dosyć ładnie rosła, miała się dobrze. Nie wiedzieć czemu po skróceniu, po wsadzeniu podłoża zaczęła blednąć. Wiele łodyg zaczęło gnić, więc niestety nie było co tutaj ratować. Więc jeśli chodzi o rośliny, tak akwarium na chwilę obecną wygląda. Plan jest taki, żeby w akwarium dominowały paprocie i zwartki. Chcę całkowicie zrezygnować z roślin pływających, przepraszam, roślin łodygowych. Dlaczego już mówię? Jak miałem bakopę australijską, no konieczne było co jakiś czas skracanie tej rośliny, czyli wyrywanie z podłoża, zasadzanie na nowo. Po takim zabiegu widziałem na szybach, na liściach wysyp glonów. No wiadomo, jeżeli ruszamy podłoże, to też część substancji odżywczych z pałeczek, z kulek glinotorfowych przedostaje się do wody. No i to powoduje taki, a nie inny efekt. Więc chcę dlatego z roślin łodygowych zrezygnować, po to, żeby nie ruszać już w ogóle podłoża. Chcę, żeby to podłoże się już tak dobrze zestarzało, dojrzało. Też oczywiście pojawią się za jakiś czas kolejne kulki, pałeczki, żeby to podłoże wzbogacić, ale taki mam plan, żeby skupić się tylko na nawożeniu takim do podłoża, czyli nie nawozy w płynie, bo zwartki akurat rosną najlepiej, jeżeli są nawożone poprzez właśnie pałeczki, przez kulki. Paproci również tą metodę nawożenia lubią. No i dzięki temu też jest mniejsze ryzyko plagi glonów. No i też jeżeli roślin łodygowych nie mamy, więc siłą rzeczy nie ruszamy podłoża, więc nie zaburzamy tej równowagi biologicznej. Przy takich roślinach, jakie teraz mam, no tutaj jedyne zabiegi pielęgnacyjne to takie, żeby wyciąć najstarsze liście, jakieś, które będą w kiepskiej kondycji. No ale wiadomo, taki zabieg nie powoduje tego, że podłoże zostanie ruszone, że coś się z tego podłoża przedostanie do wody, więc liczę, że to też będzie duży plus do tego, żeby to akwarium ustabilizować. Więc jeśli chodzi o obsadę ryb, roślin, to myślę, że to wszystko powiedziałem, co w tym roku się tutaj u mnie wydarzyło, jakie mam plany. Też jeżeli chodzi o kwestie osprzętu w akwarium, to tutaj też w tym roku zaszła dosyć spora zmiana. To był przełom kwietnia, maja. Do tej pory
Czyli do kwietnia, maja korzystałem wyłącznie z filtrów wewnętrznych, czyli filtr Aquela Fan Mini Plus. Jeżeli chodzi o takie akwarium, to filtr, mimo że on nie ma dużych rozmiarów, dosyć sporo zabierał tej powierzchni, nawet optycznie. Filtr też, no niestety, konieczne było czyszczenie go co tydzień, co dwa tygodnie, więc zapadła decyzja, żeby skupić się na zmianie tego filtra. Więc zapadła decyzja o zakupie kaskady Aquela Versa Max 1. Oczywiście na moim kanale znajdziecie film z takiej recenzji tego filtra. I powiem wam, że to jest najlepszy zakup, jaki zrobiłem w tym roku. Po zmianie filtra zauważyłem dużo lepszą jakość wody, czystość. Filtr czyszczę co 1,5-2 miesiące. I też zyskałem dużo wolnej przestrzeni w akwarium. A na takim akwarium 30-litrowe to każdy centymetr jest jak na wagę złota, więc jak ktoś z was ma filtr wewnętrzny, bierze pod uwagę zmianę tego filtra, to serdecznie polecam zakup właśnie filtra kaskadowego, bo w takim akwarium się na pewno takie rozwiązanie sprawdzi. Więc jeśli chodzi o to akwarium, to byłoby na tyle. I jeszcze na koniec krótkie podsumowanie z drugiego mojego akwarium, czyli 10-litrowego krewetkarium. Akwarium funkcjonuje u mnie zaledwie od miesiąca, więc tutaj dużo o nim nie będę wspominał, omawiał. Wszystko tutaj, jeżeli chodzi o jakieś informacje odnośnie parametrów, znajdziecie w moim poprzednim filmie. To jest akwarium dla mnie tutaj szczególne, ponieważ jest to pierwsze akwarium krewetkowe, jakie mam u siebie w domu. Więc taki to jest debiut u mnie i mogę śmiało powiedzieć, że to jest taki udany debiut. Akwarium jest praktycznie bezobsługowe, bezproblemowe. Mimo że funkcjonuje miesiąc, nie było tutaj żadnych z nich problemów. Nie wymaga też tutaj nadmiernego jakiegoś czyszczenia. Co jakiś czas tylko przecieram szyby. Wymienię z litr wody. W zasadzie to tyle. Mchy bardzo ładnie sobie tutaj radzą, rosną, więc mogę śmiało powiedzieć, że zakup takiego i postawienie krewetkarium była świetna decyzja. Co do planów na przyszły rok, tutaj wielkich planów nie ma. Liczę na to, że z czasem krewetki zaczną się rozmnażać, pojawi się tutaj stadko tych małych robali. Co do obsady, pod względem roślin tutaj też nie planuję zmian. W akwarium będą rosły jedynie mchy. Może pojawi się jakaś miniaturka lubiasa pod filtr, ale to jeszcze się okaże w trakcie. Więc co do tego krewetkarium, mam nadzieję, że tak jak już mówiłem przed momentem, będzie tutaj liczne stado krewetek, a mchy zaczną się tutaj pięknie rozrastać i będę miał takie piękne 10-litrowe mcharium z dodatkiem krewetek, które będzie cieszyło oko i nie będzie stwarzało problemów. Więc tak, moi drodzy, u mnie pod względem akwarystycznym tak właśnie minął rok, czyli było dużo zmian, było szukania tego złotego środka, pojawiło się też nowe akwarium, więc mimo tych trudności uważam, że to był rok udany. Liczę także, że kolejny rok będzie również sprzyjający pod względem krewetkarium, jak i pielęgnacji akwarium 30-litrowego. Że nie będą już stwarzały takich problemów, że znajdę ten złoty środek i będą tutaj rosły rośliny takie, które będą sobie radziły w moich warunkach. Więc to byłoby na tyle. Wielkie dzięki, że odwiedzacie mój kanał, przeglądacie moje filmy. Oczywiście w przyszłym roku też będą pojawiały się kolejne filmy. Będę pokazywał, co się dzieje w moim akwarium, jakie zmiany zachodzą. Więc na pewno co jakiś czas coś się jeszcze będzie pojawiało na moim kanale. Więc to byłoby na tyle w tym starym 2020 roku. Widzimy się za jakiś czas w 2021 roku. I wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. No i jeżeli chodzi o akwarystykę, samych sukcesów,
żeby akwaria Wam jak najmniej sprawiały problemu, żebyście jak najmniej kombinowali w akwarium, bo wiadomo, jak się kombinuje w akwarium, to nic dobrego to nie wróży, jak widzicie u mnie. Było dużo zmian, sporo zmian, no niestety nie było trafionych, no ale czasami trzeba zaryzykować, żeby mieć piękne akwarium. Czasami się uda, czasami nie. Natomiast liczę, że kolejne próby Wasze, jeżeli chodzi o akwarystykę, będą udane i tak samo moje, że będą pomysłami trafionymi. To by było na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się mocno. Hej.